pomysłu, który, miejmy nadzieję, wspólnie będzie jeszcze silniej oddziaływał na gospodarkę. To są w tej chwili, przedstawię kilka propozycji wizualizacji, które Państwo będziecie rozpoznawali na zapewne w różnych miejscach, czy w internecie, czy fizycznie w miastach. Nie zabraknie nas również w tych miejscach, tak? YouTube, Facebook i LinkedIn to są miejsca, w których już jesteśmy jeszcze pod starą nazwą, tak? Natomiast już w tej chwili przechodzimy na tryb Brainville, na tryb dedykowany już do komunikujący nową markę. Chciałem też odpowiedzieć na pytanie, co MMC Brainville oznacza dla Nowego Sącza, w jaki sposób my widzimy, że ten projekt będzie oddziaływał, w jaki sposób my chcemy oddziaływać już patrząc z perspektywy lokalnej na Nowy Sącz. Już w tej chwili Brainville to inwestycja w nową technologię, jedna z najnowszych inwestycji w tej części Europy, jeśli chodzi o infrastrukturę informatyczną. Dodatkowo chcemy, aby Nowy Sącz to, co zrobił Optimus, ten historia, tak, niestety już w tej chwili tak naprawdę historia, ale firmy, które na bazie potencjału intelektualnego, na bazie ludzi, którzy kiedyś pracowali właśnie w tej firmie, dalej mocno rozwijają, chcemy, ażeby Nowy Sącz stał się miastem informatyki, żeby to było miasto, które przyciąga ludzi zarówno na studia, żeby studiować tą informatykę praktycznie w kontakcie właśnie z parkiem technologicznym, a z drugiej strony jako ludzi, którzy zakładają swoje biznesy, bo widzę na sali ludzi, którzy prowadzą bardzo ciekawe, interaktywne biznesy, ale którzy wcale nie muszą być fizycznie obecni w dużych miastach, którzy mają znaczny udział w rynku, będąc tutaj. I uważam, że to jest właśnie też nasza siła i tym chcemy dla Sącza być pomocą. Co to znaczy w efekcie? Tak? Pochodną tego wszystkiego mają być też miejsca pracy, ale to nie znaczy, że my będziemy zatrudniali ludzi w parku. My chcemy stworzyć warunki takie, ażeby ta przedsiębiorczość się rozwijała. Ta tradycyjna już bardzo przedsiębiorczość, no bo Nowy Sącz ma ponadprzeciętną przedsiębiorczość, jeśli chodzi o skalę kraju, co potwierdzają moi przyjaciele w bankach, którzy twierdzą, że ten region ma ponadprzeciętny współczynnik przedsiębiorczości. Chcemy, żeby tak naprawdę ta przedsiębiorczość właśnie w obszarze IT, multimedia również tu się silnie rozwijała. Jedyne, co mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, ażeby była odczuwalna korzyść właśnie z projektu zlokalizowanego w Nowym Sączu. To tyle w dużym skrócie, jeśli chodzi o przedstawienie ogólnych założeń. Szczegóły Państwo możecie śledzić jeszcze na stronie. Dodatkowo wyposażymy Was również w pakiety informacyjne podstawowe na tym etapie. Natomiast to, co jest najważniejsze, każde pytanie jest mile widziane. Tak? My jesteśmy, nasz zespół jest do Waszej dyspozycji po to, żeby cokolwiek się pokaże, każda nowa idea, która niejednokrotnie nie zawsze musi się wydawać atrakcyjna na samym początku, żeby ona się nie odbiła, żeby ona tak naprawdę została przeanalizowana i żeby się upewnić, że negatywna decyzja zostanie podjęta właściwie, a z drugiej strony, żeby zrobić wszystko, żeby podjąć decyzję pozytywną. Teraz jestem do Państwa dyspozycji. Przypomnę tylko logistyczne rozwiązanie. Zapraszam do zadawania najpierw pytań z sali w Nowym Sączu. Równocześnie zachęcam do zgłaszania pytań do moderatora w Warszawie, również do zadawania pytań poprzez czat w transmisji online. Jak zakończymy sesję w Nowym Sączu, przejdziemy do odpowiadania na pytania, które zostaną zgłoszone przez internet i z Warszawy. Słucham bardzo. Proszę Państwa, niemożliwe, żebym odpowiedział na wszystkie pytania w prezentacji. Jeżeli mamy w takim razie, to możemy przejść, jeżeli są jakieś pytania, które spłynęły online, to bardzo rozpocznijmy od tych. Mikrofon, już momencik. Jak powinien działać? Działa. Pierwsze pytanie, czy projekt Brainville jest konkurencyjny dla projektu Miasteczko Multimedialne? Okej. Okay. Znaczy, to muszę popracować nad pewną rzeczą w prezentacji. Oczywiście projekt Brainville, MMC Brainville, to jest zmiana. To jest właśnie ten rebranding, że przestajemy posługiwać się nazwą Miasteczko Multimedialne z punktu widzenia parku technologicznego, tylko skupiamy się na MMC Brainville, czyli innymi słowy, żeby odpowiedzieć wprost. Brainville to Miasteczko Multimedialne, tylko w nowym wymiarze. To jest nowa nazwa, która od dzisiaj już obowiązuje. To jest nowa nazwa projektu, która pozostaje jedyną w użytku od dzisiaj. To
takim razie kolejne pytania. Jakie firmy mogą się zlokalizować w parku? I tutaj pytanie, które się z tym łączy. Czy moja mała firma działająca w branży IT ma szansę na wsparcie przez miasteczko multimedialne w ekspansji międzynarodowej? Projekt, czy park technologiczny jest przeznaczony dla firm z obszaru IT, multimedia. Czyli każda firma informatyczna, według mojej definicji, mieści się w tym, tak? Więc to jest to absolutnie firma się do tego dedykuje. Jeżeli dobrze w pytaniu chodziło, moja mała firma, tak? To, co jest istotne, że projekt jest dedykowany dla sektora MŚP, dla małych, średnich przedsiębiorstw. Dlaczego? No bo takie są założenia. Wsparcie tak naprawdę małego sektora MŚP jest kluczowe. Co więcej, patrząc na doświadczenia moje i ludzi, z którymi współpracuję, czyli ekspertów znacznie bardziej zaawansowanych w tej branży aniżeli ja, że kreatywność w małych firmach niejednokrotnie jest o wiele większa niżeli w dużych firmach, ze względu na to, że to jest po prostu być albo nie być. A tym samym małe firmy jak najbardziej tak, jeśli chodzi o wsparcie technologiczne. Jaka była druga część pytania, jeżeli mógłbym prosić? Czyli tak naprawdę każda firma, która jest związana z informatyką, związana z IT, związana z multimediami, w tym animacja 3D, w tym programowanie, w tym agencje interaktywne, jak najbardziej tak. Myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli internauta, czy osoba, która zada to pytanie, nas teraz słucha, jeżeli prześle zapytanie bezpośrednio swoim profilem. To jest najlepsze, żebyśmy mogli odpowiedzieć na to, na ile możemy się dopasować do potrzeb właśnie pana lub pani. W takim razie, jak można zostać obywatelem Brainville? Czy będzie jakaś lista obywateli, czy będzie stworzona społeczność internetowa? Okej, okay. Żeby zostać obywatelem Brainville, przede wszystkim trzeba zaangażować się w projekt, tak? Zaangażować się w projekt nie na zasadzie wiedzieć o nim, tylko tak naprawdę albo zgłosić swoją inicjatywę, tak? Zgłosić to do nas, do inkubatora przedsiębiorczości, wyjść z jakimś pomysłem, który niekoniecznie musi być pomysłem czysto biznesowym, bo w kontekście media społecznościowe, no, wokół nas chcemy zrzeszać ludzi, którzy myślą w ten sam sposób, tak? Którzy no, unikają słowa nie da się, mają na nie alergię, a co więcej szukają rozwiązań takich, które sprawiają, że kupę frajdy daje to, że te problemy, które ktoś powiedział, że się nie da, rozwiązują. Czyli tak naprawdę zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, czyli te strony wspomniane wcześniej. Profesjonalistów zapraszam na LinkedIn. Rozwiązanie, które tak naprawdę pozwala wymieniać się wiedzą i na pewno będziemy mieć tam swoją grupę dyskusyjną. A dodatkowo zapraszamy na stronę, gdzie w zakładce Obywatele Brainville będzie można poznać szczegóły, jak nim zostać. O właśnie, to jest ta część strony, Obywatele Brainville. Kolejne pytanie, co w takim razie będzie się działo do września 2012, czyli do otwarcia parku? Projekt jest realizowany od 2000 fizycznie, tak? Od 2010 rozpoczęliśmy inwestycje w zeszłym roku. Cały czas budujemy infrastrukturę. We wrześniu 2012 roku oddamy fizycznie tą infrastrukturę do użytku. Mówię tutaj za